Cześć moi drodzy, to jest zapis całego meczu na samolocie C-205N2. No to lecimy. Zamiast komentować moje latanie, to opowiem może w skrócie o samolotach włoskiej nacji. Póki co dotarłem do czwartej ery i kończę maksowanie tego 205N2. No i powiem szczerze, na obecną chwilę nie są one jakoś powalająco dobre. Jedyne dwa wyjątki do tej pory, jakie odkryłem, którymi naprawdę fajnie się latało i mogę wszystkim polecić te maszyny, to C202 EC, którego da się spuścić na BR23. I jeszcze C205 serię 1. Wszystkie inne, jakimi latałem, no to są w porządku maszyny, ale niczym nie błyszczą, że się tak wyrażę. Chociaż ten N2, to no, na przykład zauważyłem, on jest już prawie wymaksowany, bo tam ze czterech modułów brakuje, to na przykład nieźle się wspina. No ale co z tego, że się nieźle wspina, jak kręci się tak średniawo. Jest jeszcze na 4,7 bodajże Fiat G55 serię 1. No we właściwościach lotnych podobny trochę do tego N2, tylko że jeszcze brakuje mu o wiele więcej modułów niż mam obecnie na tym samolocie, więc opinia o nim nie jest jeszcze do końca miarodajna. Natomiast jeśli chodzi o uzbrojenie, faktycznie karabiny Breda Safa 12 mm zostały poprawione. No i są używalne. Na dev serwerze, jak testowałem, co prawda sprawowały się chyba deczko lepiej, ale na to, co mamy w grze, naprawdę już nie można narzekać, zwłaszcza jeżeli pamiętacie, co to się działo kiedyś. Także ładować amunicję niewidzialną, ewentualnie smugową lub na cele powietrzne, i te bredki, no, działają tak, że nikt nie może im zarzucić, że są do dupy. Co tam jeszcze o tych samolotach mogę powiedzieć? Ach, przesadziłem. Mianowicie jeszcze z samolotów dobrych w tym drzewku to są rezerwy. Zarówno CR-32, te dwupłaciki, jak i BA-65 to naprawdę dają radę. Fajnie się tym lata. I co o nich mogę powiedzieć więcej? No, i 15 co prawda nie wykręcają, ale naprawdę niewiele im do tego brakuje. No i w skrócie o włoskim drzewku chyba byłoby tyle. No to wróćmy do komentowania meczu. Tutaj jak widzicie jest noc, więc ja się... Więc, jakby to powiedzieć, gram bardziej defensywnie niż zwykle, bo nie wiadomo skąd na mnie wyskoczy przeciwnik, a załogę na tym slocie mam mocno niewymaksowaną, więc wszystkie tam rozglądanie się, Ken Vision, inne takie, to są tam ledwo na 1,5 punktu. Radar pokazał mi coś będącego za mną z tyłu. Okazało się, że to A7, ale nie zainteresowane mną. Po
podczas pizganiu Tajfona kontrolne zamknięcie, co z tym Ła-7, co tam się wspięło nad pole bitwy. Ale jestem od niego na tyle daleko, że chyba mnie nie widzi. No i jest okazja go ostrzelać teraz. Ale jakimś cudem nic w niego nie weszło, także nawet asysty nie ma, a poza tym skończyła mi się amunicja. Zaś do mnie przypałętała się foka, którą w porę dostrzegłem. Ponieważ jest noc, postanawiam ją odciągnąć trochę od pola walki, żeby nikt się do mnie z nienacka nie przypałętał. No i dobrze robię, bo już tutaj przyleciał P-51. Zacząłbym się z foką kręcić bliżej pola walki, prawdopodobnie byłby ktoś jeszcze. Ach, w ostatniej chwili Speed go ściągnął. No to cóż, chwila spokoju. To trochę pułapu by trzeba odzyskać. Przygotowując kolejne podejście do przeciwników. Pewnie widziałem nadlatującego korsarza. Dlatego po spizganiu jaka jeden uciekam tym wektorem w stronę swoich sojuszników. A tymczasem tenże korsarz wpadł na mur złożony z moich chłopaków. Pytanie, uda się Tajfuna czy nie? No, udało się. Ładnie w niego weszło. O, Hurricane ląduje, widzę. O, na szczęście go ktoś tam zdmuchnął. Ale 109 teraz chyba ma ochotę wylądować. Nie. Chociaż. To niestety za ostry kąt i nie byłem w stanie dociągnąć. Znaczy być może byłbym, ale... Było spore ryzyko, że przy okazji wyrżnąłbym w glebę, więc odpuściłem. Problem z tym N2 polega na tym, że ja jeszcze nie jestem w stanie do końca określić jego możliwości. I nie wiem, na co sobie można w tym samolocie pozwolić. W każdym razie, to co można o nim powiedzieć dobrego bez dwóch zdań, to uzbrojenie. Trzy niemieckie działka MG 151-20 i dwie te bretki, no naprawdę dają radę.
Ale BFA E1 to raczej chyba nie wykręcę, ale mam nad nim przewagę prędkości, którą zamierzam wykorzystać. No dobra, jak się moi BFM zajęli, to patrzę, kogo by tu zaatakować. A7 się pałęta w miarę blisko. Ale chcę na czołówkę. No nic z tego, koleś, żadnych czołówek jak nie muszę. Ale pójście na fałszywego Hedona wystawiło go mojemu sojusznikowi. A teraz on wystawił mi Spita. No cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!